Wieczne synostwo Pana Jezusa Chrystusa. Zaprzeczenie wiecznego synostwa. Nauka, że druga osoba trójjedynego Boga stała się Synem Bożym w czasie wcielenia lub w innym momencie historii. To jest zaprzeczenie wiecznego synostwa. Jest to oczywiście błędna nauka. Zatem wieczne synostwo Pana Jezusa Chrystusa, część piąta. Istotna doktryna o wiecznym synostwie Pana Jezusa Chrystusa jest dzisiaj atakowana. Pierwszy list Jana, 4:14-15. Widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna, aby był Zbawicielem świata. Ktokolwiek wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg mieszka w Nim, a On w Bogu. Istotna doktryna o wiecznym synostwie Chrystusa jest dzisiaj podważana. Są tacy, którzy nauczają, że Jego synostwo rozpoczęło się w czasie wcielenia. Utrzymują oni, że Pan Jezus Chrystus przed swoim wcieleniem w łonie dziewicy Marii był wiecznym Słowem i wiecznym Bogiem. Niektórzy powiedzieliby nawet, że był wiecznie drugą osobą Trójcy. Ale twierdzą, że nie był Synem Bożym. Czyli utrzymują oni, że Pan Jezus Chrystus przed swoim wcieleniem w łonie dziewicy Marii był wiecznym Słowem i wiecznym Bogiem, ale twierdzą, że nie był wiecznym Synem. Nauczają, że nie przyjął roli Syna, ani nie nosił imienia lub tytułu Syna aż do wcielenia. Tacy nauczyciele nie zaprzeczają bóstwu Chrystusa i za to możemy być im wdzięczni. Nie zaprzeczają oni wiecznemu istnieniu Chrystusa, ani temu, że w trójjedynym Bogu wiecznie istniały trzy odrębne osoby. Nauczają, że Chrystus zawsze był Bogiem, ale stał się Synem. Zgodnie z tą nauką, dopiero gdy Słowo stało się ciałem, przyjął rolę, funkcję i tytuł Syna. Kto naucza takiego poglądu? No więc historycznie, 100 lat temu istniała wielka kontrowersja, szczególnie wśród zgromadzeń, dotycząca tego, czy Pan Jezus był Synem przez całą wieczność, czy też stał się Synem w czasie swego wcielenia. Wpływowym nauczycielem, który zaprzeczał prawdzie o Jego wiecznym synostwie, był F.E. Raven. W 1895 roku złożył on następujące oświadczenie. Teraz Syn Boży rozumiem jako tytuł Chrystusa wcielonego. Nie powinienem używać określenia Syn Boży jako odnoszącego się do Jego wiecznej osoby. To nauczanie Ravena i jego zwolenników było silnie zwalczane przez przywódców braci plymuckich, takich jak John Nelson Darby, William Kelly, C.H. McIntosh, Charles Henry McIntosh, z których wszyscy zdecydowanie bronili wiecznego synostwa, doktryny wiecznego synostwa, uważając pogląd Ravena za poważny błąd. W XIX-wiecznej Anglii ta sama kontrowersja szalała wśród niektórych baptystów. Aby na nie odpowiedzieć, J.C. Philpott
napisał 93-stronicową obronę doktryny wiecznego synostwa. Jest to dobrze napisane, dobrze uzasadnione i pełne szacunku studium. Istnieli też teologowie, którzy zaprzeczali, że Chrystus istniał wiecznie jako Syn. Znani komentatorzy nauczali tego samego. Znany w całym kraju kaznodzieja telewizyjny również popiera ten pogląd. Nowsze zaprzeczenie doktryny wiecznego synostwa pochodzi z opublikowanych pism jednego z najpopularniejszych amerykańskich nauczycieli Biblii, doktora Johna MacArthura. W swoim głównym komentarzu do Księgi Hebrajczyków napisał on tak. Zawsze był Bogiem, ale stał się synem. Nie zawsze nosił tytuł syna, to jest jego tytuł wcielenia. Wiecznie jest Bogiem, ale dopiero od wcielenia stał się synem. Chrystus nie był synem, aż do wcielenia wcześniej był wiecznym Bogiem. Dlatego błędne jest twierdzenie, że, i tutaj podkreślenie, że Jezus Chrystus jest wiecznie niższy od Boga, ponieważ nosi tytuł Syna. Nie jest On wiecznym Synem, zawsze podległym Bogu, zawsze mniejszym od Boga, zawsze pod Bogiem. Synostwo jest analogią, która pomaga nam zrozumieć istotną relację Chrystusa i dobrowolne poddanie się Ojcu w celu naszego odkupienia. Jak już wspomniano, dzisiejszy werset, 5 z Hebrajczyków 1:5, pokazuje, że jego synostwo rozpoczęło się w pewnym momencie, a nie w wieczności. Jego życie jako syna rozpoczęło się na tym świecie. Nie był synem, dopóki nie narodził się na tym świecie przez narodziny z dziewicy. Strasznie pokręcony ten cytat, dlatego tak trochę kanciaście tutaj do niego się odnoszę. Więc kontynuując cytowanie, synostwo Chrystusa jest nierozerwalnie związane z jego wcieleniem. I to jest wypowiedź cytowana z The MacArthur New Testament Commentary Hebrajczyków by John MacArthur z 1983 roku. Kontynuując w swoim głównym komentarzu do listu do Galacjan, dr MacArthur poczynił podobne stwierdzenia. Około 900 lat przed narodzeniem Jezusa Bóg prorokował: ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Jest tutaj odniesienie do Hebrajczyków 1:5 i 2 Samuela 7:14. Wskazując, że
Czyli cytując Johna MacArthura, około 900 lat przed narodzeniem Chrystusa Bóg prorokował: ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Hebrajczyków 1:5, 2 Samuelowa 7:14, wskazując, że w minionej wieczności, chociaż zawsze istniały trzy osoby w Trójcy, nie było jeszcze ról ojca i syna. Oznaczenia te najwyraźniej powstały dopiero przy wcieleniu, zapowiadając narodziny Jezusa Marii. Anioł Gabriel oświadczył: będzie on wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, święte potomstwo będzie nazwane Synem Bożym. I to jest Łukasza, 1 rozdział, 32 i 35 werset. I następnie: syn był nowym imieniem, nigdy wcześniej nie stosowanym do drugiej osoby boskiej, z wyjątkiem proroctwa, jak w Psalmie 2:7, które jest interpretowane w liście do Hebrajczyków 1:5-6, jako odnoszące się do wydarzenia jego wcielenia. Jan napisał: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, jak mówi Jana 1:1. Dopiero gdy Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas jako jednorodzony Bóg, Jana 1:14 i Jana 1:8, przyjęło rolę i funkcję Syna. I tutaj też jest cytat z MacArthur, New Testament Komentary, Galacjan, John MacArthur z 1987 roku. Dr MacArthur opublikował również mniejszy komentarz dotyczący pierwszego rozdziału listu do Rzymian, którym ponownie jasno przedstawia swoje stanowisko w sprawie synostwa. I tutaj: przez lata teologowie debatowali nad tym, czy Chrystus jest Synem Bożym w wieczności. Chrystus jest i zawsze był drugim członkiem Trójcy Świętej. Stał się wieczności. Chrystus jest i zawsze był drugim członkiem Trójcy Świętej. Stał się Synem dopiero podczas wcielenia, kiedy myślisz o Słowie Syn, prawdopodobnie myślisz o uległości, posłuszeństwie i honorze okazywanym Ojcu. W takim właśnie sensie Jezus jest Synem. Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest powiedziane, że Jezus od zawsze był Synem. Od wieczności był drugą osobą Trójcy, przyjął rolę Syna w swoim wcieleniu. I to jest znowu kolejny cytat, John MacArthur, biblijne studia, działając na temat dobrej nowiny. I to jest z 1987 roku publikacja. Stanowisko to można podsumować następująco, w następujący sposób. Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest powiedziane, że Jezus wiecznie był Synem, po drugie zawsze był Bogiem i zawsze był drugą osobą Trójcy, po trzecie stał się Synem w momencie wcielenia, po czwarte synostwo oznacza przyjęcie nowej funkcji, otrzymanie tytułu i przyjęcie roli, której wcześniej nie pełnił. Po piąte, główne idee, które wyraża termin syn, to uległość, posłuszeństwo i służalczość. Tak w tych komentarzach John MacArthur i inni twierdzi. Jasno kontrastuje z tym doktryna o wiecznym synostwie, która potwierdza, co następuje. Biblia wyraźnie uczy, że Chrystus był wiecznie Synem. Po drugie, zawsze był Bogiem i zawsze był drugą osobą Trójcy i zawsze był Synem Bożym. Po trzecie, odwieczny Syn stał się człowiekiem w chwili wcielenia. Po czwarte, synostwo obejmuje samą osobę i naturę Jezusa Chrystusa, istotę tego, kim On jest
jako druga osoba Trójcy, a zatem nigdy nie mógłby istnieć czas, kiedy nie byłby Synem, ponieważ nigdy nie mogłoby być czasu, kiedy On był czymś innym niż tym, kim On jest. I po piąte, główne idee zawarte w określeniu Syn Boży to rozróżnienie osób, jest osobą odrębną od Boga, Jego Ojca i identyczność natury, ma tę samą boską naturę, co Bóg, Jego Ojciec. I ten ostatni punkt jest też ważny, dlatego jest to istotne, żeby się tym zajmować. No więc widzimy, że dr John MacArthur może być najbardziej znanym zwolennikiem stanowiska synostwa przez wcielenie, ale w żadnym wypadku nie jest on osamotniony w tym poglądzie. Podobnie czyni wielu innych, w tym jeden profesor z prominentnego seminarium duchownego, który doprowadził to nauczanie do niebezpiecznej skrajności. W liście do tego autora stwierdził: wiem, że hipotezy są problematyczne, ale osobiście postawiłem hipotezę, że kiedy boska decyzja została podjęta w sprawie wcielenia, każdy z trzech członków Trójcy mógł przyjąć różne role. I to jest właśnie bardzo poważny przykład. Ten pogląd oznaczałby, że to Ojciec mógł być Synem, Syn mógł być Duchem, Duch mógł być Ojcem i tak dalej. Jest to niebezpieczna doktryna, ale przecież jeśli synostwo i ojcostwo są jedynie rolami, które zostały przyjęte, dlaczego nie mogły być zamienne? Więc ten pogląd jest bardzo podobny do modalizmu. Po rozważeniu tych zaprzeczeń doktryny o wiecznym synostwie, abyśmy uważnie i z modlitwą przeszukali Pismo Święte, aby ustalić, czy Jezus Chrystus stał się Synem Bożym w chwili swoich narodzin, czy też istniał wiecznie jako Syn Boży. Niech błogosławiony Bóg obdarzy nas mądrością i zrozumieniem tych spraw, które dotyczą osoby Syna. Niech błogosławiony Duch Święty obdarzy nas mądrością i zrozumieniem tych spraw, które dotyczą osoby Syna. Więc tutaj jak najbardziej widzimy, że jest to dosyć poważna sprawa. Oczywiście wiemy, że powstał też list Johna MacArthura, który według jego deklaracji odwołuje jego zaprzeczenie wiecznego synostwa. Natomiast jest to poza wszelką wątpliwością, że te publikacje, które się pojawiły w latach 1985, 1987, 1983, 1987, nadal są w obrocie i nie zostały wycofane, nie zostały sprostowane w taki sposób, żeby je usunąć z obiegu. I niektórzy, którzy znają nauczanie MacArthura, twierdzą, że on odwołał to twierdzenie, ale pozostałe twierdzenia nie wskazują na to, żeby były to tak naprawdę w pełni konsekwentne odwołania. Następna część to będzie dotyczyła obrony wiecznego synostwa. Będzie to część szósta.